Cześć, witam. Kupiłem sobie statyw do telefonu. Z telefonu zamierzam kręcić vlogi. Mam też aparat Canona, ale wiadomo, to jest poręczniejsze. A Samsung, mam telefon Samsunga, robi bardzo ładne filmy, ładne zdjęcia, więc będzie kręcone z telefonu głównie. Statyw jest. Nie wiem, czy mi się w rękach nie rozsypie, bo to jest 100% made in China. Więc podejrzewam, że za jakiś czas coś się już okruszy, łamie i to mnie denerwuje, ale jest jak jest, jestem zadowolony. Jakość filmu będzie już lepsza. Statyw jest lekki, mały, więc będę mógł go brać w plener, pokazywać Irlandię. O, z tyłu. I będziemy kręcić, i będziemy gadać, czy mnie słychać. Ciekawe, jak mikrofon zbiera na dworzu i jak jest kwestia z wiatrem. Chciałem jeszcze zainwestować w mikrofon. Muszę kupić jakiś mikrofon dobry, żeby lepiej było mnie słychać. Nie znam się na tym w ogóle, więc jestem w trakcie dowiadywania się, o co chodzi. Mam kolegę, który, kumpla, który jest dobry w tych sprawach, więc coś tam się pewnie wkrótce ruszy. Chciałem też zainwestować w kartę, kupić większą kartę pamięci o większej pojemności do Canona, bo z niego też zamierzam czasem kręcić filmiki i robić zdjęcia, więc będzie miał większą pamięć. Jakiś powerbank pewnie. I co? I chyba tyle, no. Nauczyłem się obsługiwać program do obróbki zdjęć, a nawet filmów, co jakiś czas temu wydawało mi się bardzo czymś tajemniczym i trudnym do zrobienia. Okazało się, że to jest fajna zabawa. Intuicyjnie, najprostszym jakimś programem sobie działam. Mam jakiś drugi, bardziej złożony, ale na razie ten jest wystarczający. Jakieś tam 15 euro sobie zamówiłem z internetu. Ściągnąłem. Tak więc będzie Irlandia, będą plenery, będzie filozofowanie o życiu. No, muszę dbać o to, żeby nie było zbyt pesymistycznie, tak marudząco, cynicznie. Bo po co? Po co? Ale będą trudne tematy, więc i tak sam ciężar tych tematów i moje pewne interpretacje zjawisk będą już wystarczająco ciężkie, więc nie chcę tutaj nikogo zasmucać, aczkolwiek prawda, prawdziwy obraz świata jest często trudny. Jest smutne i o tym zamierzam między innymi mówić. Szykuję się do nagrania krótkiego, a może nawet nie krótkiego, może troszkę dłuższego filmu, vloga na temat tego, że na świecie pokoju raczej nie będzie. Chyba że pod jednym warunkiem pokój na świecie może zaistnieć. I o tym zamierzam mówić. No bo wszyscy mówią o tym pokoju, prawda, o negocjacjach, spotykają się, tworzą ONZ, ten cały powojenny, po II wojnie światowej porządek świata, ta Unia Europejska, prawda, spotkania ponad podziałami wyznawców, przedstawicieli największych religii, prawda, papież i inni. Wszyscy mówią o pokoju, wszyscy chcą, żebyś był człowieku bezpieczny, żebyś czuł się bezpiecznie, żebyś nie musiał się martwić o bezpieczeństwo, tak jak na dzikim zachodzie, nie musisz mieć, nawet jest bardzo trudno mieć coś takiego jak broń, a generalnie w mediach broń jest generalnie, no nie wszędzie, ale jest obrzydzana. I pokazuje się właściwie ten temat tak, że no człowieku, no co ty chcesz mieć, po co ci to jest, jakiś dziwny, przestępczość wzrośnie, samobójstwa, przypadkowe postrzelenia, przecież jest bezpiecznie, mamy policję, wojsko, wszystko, żyjemy w zasobnych czasach, demokratycznych, możesz zadzwonić po policję i tak dalej, tak dalej. Więc będzie o pokoju na świecie, o którym oczywiście wszyscy marzymy, bo chcielibyśmy żyć w czasach pokojowych i wiadomo, że to jest coś strasznego, wojna, ale uważam, że intencje reżyserów tego świata, tych o najwyższej półce, nie są kompatybilne z tym, co oficjalnie wypowiadają. I uważam, że przeocza się jeden podstawowy, fundamentalny czynnik,
który jest fundamentem. Bez tego nie będzie po prostu pokoju na świecie. Więc temat gruby, pan filozof w Irlandii przemyślał sobie ten temat, jeździ samochodem, myśli i nie omieszka się z wami podzielić tymi przemyśleniami. Ciekawy jestem, co na to powiecie, jeśli ktokolwiek w ogóle będzie chciał odnaleźć mnie w podmentach internetu i wyrazić swoje zdanie w dziale komentarze. Wkrótce obiecałem, więc jak już obiecałem, to ten film się musi pojawić. Więc to tak. To jest moja ostatnia taka technika motywacyjna, polecana przez różnych doradców motywacyjnych. Przestawię sobie, to będzie ruch, ale kawałeczek może mostka będzie widać. Mostka, mostek, o jest mostek. Czekajcie, ja sobie tutaj to poprawię. O, no nie dobrze, to jest made in China, trzeba wszystko delikatnie. Wszystko trzeba delikatnie. O, to przecież zaraz się w rękach rozpadnie. O, jest tak, kapelusz jest, jest. Jest mostek. Dobra, dokręcamy delikatnie. Pamiętajcie, z made in China, bo nie ma żartów. Jeszcze nie? Dobra, czekaj, kolego, ja cię tutaj zaraz ustawię. W ten deseń może, że mi to nie spadnie. Dobra, gitara, jest mostek. Piękny, tak? O pokoju na świecie i o niemożliwości zaistnienia tego pokoju bez uwzględnienia jednego ważnego czynnika, jednej ważnej dziedziny ludzkiego życia. Na razie o tym nie będę mówił, żeby podtrzymać was trochę w niepewności. Więc co chciałem jeszcze dodać? Tyle chyba na dzisiaj. Hałasy ciężarówki jeżdżą. Tyle na dzisiaj. Jestem zadowolony. Ciekawe, ile ten statyw pociągnie i inwestuje w sprzęt. Ćwiczę dykcję, ćwiczę układanie myśli, żeby być bardziej zrelaksowany przed kamerą, żeby mój przekaz był bardziej spokojny, poskładany, bo mam tendencję do szybkiego mówienia, mówienia szybciej niż myślę. Się mylę, czasami słowa mylę, zapominam, co chcę powiedzieć, odbijam w różne poboczne ścieżki, macham rękami i tak dalej. Więc będę to ćwiczył, bo tak jak mówiłem, mam taką potrzebę rodzenia tego, co kotłuje mi się pod kapeluszem i wydalania po prostu. Coś już dojrzało do urodzenia, więc musi się urodzić, prawda? Muszę to urodzić, wydalić, pogadać. I tak jak mówiłem albo nie mówiłem, czasami w życiu realnym, czyli po tej stronie, gdzie ja jestem, trudno kogoś znaleźć do gadania, tak? Żeby się podzielić z kimś. Życie, wiadomo, jest łatwe. Dzieci, prace, obowiązki domowe, stres od rana do wieczora. Na znajomości, szczególnie teraz, prawda, w tych takich czasach dziwacznych, które prawdopodobnie nie szybko się skończą, według mnie. Dobra, nieważne, nie o tym. Więc będę wydalał na tym kanale. Wydalał na takie różne światopoglądowe tematy. Bardzo ładnie ta Irlandia z tyłu wygląda. Wszystko ładnie się komponuje. Więc, no, żeby nie przedłużać, bo to już 9 minuta. A ludzie podobno nie lubią długich materiałów, co zamierzam w sumie zignorować, bo jak temat jest ciekawy, jak temat trzeba omówić, tak jak chociażby recenzowaną teraz u mnie na kanale książkę o pragnieniach ludzkich, dlaczego chcemy tego, czego chcemy. Warto takim lekturom poświęcić więcej czasu. Internet jest pojemny, karta pamięci też jest pojemna. Mamy czas, generalnie tak możemy zatrzymać film, wrócić do niego jutro. Piękne czasy. Za moich czasów tego nie było. Jak coś było w telewizji, to było w telewizji. Do widzenia. Ewentualnie można było to nagrać na kasetę wideo. Kto teraz o tym pamięta? Ja, dziad, pamiętam. Pamiętam kasety, pamiętam Walkmany. Walkman Kajtek, pamiętacie coś takiego? No. Więc będzie gadane. Ćwiczę różne opcje, bawię się programami. Oglądam innych vlogerów. I tyle. Na sticku, moim selfie sticku, mam zamiar też pokręcić materiały, połazić po okolicy. Piękna okolica, wiejska okolica, jak pogoda pozwoli. I wydalać, bo pod kapeluszem tam jest po prostu kipiący gar. On, ten kapelusz, po prostu czasami skacze. No i umówmy się, ile można
strzelać tymi treściami w żonę i w domowników, w najbliższych. Przecież oni już nie mają siły i ochoty, żeby tego słuchać i wiedzą, co ja zaraz powiem. Więc czasami to nie tak, że nie rozmawiam, prawda, że jestem jakoś zdominowany, zgnębiony, ustami wyschły. Pomadkę muszę nosić, tak, wazelinkę. Więc tak jak mówię, pogadam do was, moi drodzy czytelnicy, chciałem powiedzieć, podglądacze. Pogadam do was, w was i mam nadzieję, że mam coś do powiedzenia i że skorzystacie, że może się nie zgodzicie. Kulturka, wiadomo, nie ma po co się żyłować i klepać w klawiaturę jakichś hejterskich, głupich treści, bo po co? Szkoda życia. Tyle, kończę naprawdę. 11 minut idę na spacerek, później wracam do obowiązków. Pamiętajcie, myślenie ma przyszłość. Myślenie ma przyszłość. Wyłączcie telewizor. Kontrolujcie, co tam pan i pani prezenterka opowiadają, bo to trzeba wiedzieć. Ale pamiętajcie, nie traćcie na to czasu. Jest tyle ciekawych książek, jest tyle ciekawych wykładów, materiałów. I także vlogerów, do których niedawno nieśmiało dołączyłem, aczkolwiek ośmielam się coraz bardziej. Więc nie traćcie czasu. Wiadomo, czasami tam Netflixa sobie ktoś tam może obejrzeć. Ja też tam czasem zerknę. Chociaż akurat na Netflixa to nie pamiętam, kiedy coś oglądałem. O, oglądałem serial Poldark na podstawie takiej angielskiej czy walijskiej powieści pod tytułem właśnie Poldark. Akcja rozgrywa się w pięknej Kornwalii. To jest przełom XVIII-XIX wieku. No i bohaterem jest to, co kocham, czyli Kornwalia, ten taki dzyndzelek na południowym zachodzie Wysp Brytyjskich. Klify, wiatr, rozwiane włosy, rude takie irlandzkie, kornwalijskie kobiety. Poldark, bohater na koniu, tak, jedzie podczas rewolucji francuskiej, ma misję, desant do Francji, walczy o prawa ludu i tak dalej, z bankierami walczy, innymi takimi kwestiami, więc polecam serial Poldark. Będę tu dużo rzeczy polecał, seriali mniej, bo bardzo mało ich oglądam. Serial Poldark, piękna muzyka, piękna muzyka. Kupiłem żonie pod choinkę właśnie soundtrack, płytę CD, klasycznie, bo lubię takie rzeczy mieć w ręku z okładką, tak jak książka, a nie gdzieś tam z MP3 czy tam jakieś e-booki. Dobra, znowu gadam. W każdym razie serial Poldark, sprawdźcie trailer, sprawdźcie muzykę, sprawdźcie pięknych aktorów. Polecam, to tyle na dzisiaj, bo będę mógł gadać i gadać i gadać. Deszcz zaczyna padać, chucham i dmucham na mój tripod. I co? Tyle. Pozdrawiam was, myślenie ma przyszłość. Do zobaczenia w następnym odcinku, który wkrótce na kanale. Cześć!